Jak się okaże, że są dobre, to oczywiście pochylę się nad tym, no i pochyli się. I tak to moje dwa wiersze ujrzały światło dzienne. Było to fajne, wiesz, szpanować jako dwudziestolatek, nie? Zobacz. Jako poeta? Panienki na to leciały. Cześć, Krzysiek Libau, czyli pan od książek. Widzimy się dzisiaj w Starej Komendzie, jak widzicie. A naszym gościem jest Krzysztof Żurawski i... Krzysztof i Krzysiek. Tak. Nie, Wojtek do nas mówi Krzyś. Do jednego i drugiego, więc nie wiedziałem do którego. Tematem albo elementem spotkania będzie książka Piwo w Szczecinie do roku 1945, która wyszła pod koniec ubiegłego roku. Jest już właśnie po dodruku, więc a czekaliśmy na nią chwilę, więc mogą Państwo jej szukać. Widzimy się w Starej Komendzie. Czemu się widzimy w Starej Komendzie, Krzysztofie? Bo jest klimat piwny, bo jest piwo, jest nastrój. No i będziemy rozmawiać o piwie, dlatego tutaj. I będziemy rozmawiać o piwie, ale zanim o samej książce, to chciałem Cię zapytać o coś, co w Twojej biografii, Krzysiek mi wysyłał biografię mailowo, ale ja wcześniej też do tego to wyłapałem, że jesteś też autorem poezji. W 1979 roku, co sprawdziłem przed chwilą. W 1979 roku debiutowałem wierszem, dwoma wierszami, które się ukazały na łamach nieistniejącego już tygodnika Jantar, swojego czasu bardzo, bardzo poczytne pismo. Rubrykę związaną z poezją prowadził wtedy w Jantarze Artur Daniel Lickowacki, znany lubiany, jak to mówią. Znany jako Adel. I z Arturem to w ogóle jest inna historia, bo jesteśmy kumplami z Piaskownicy. Tak. Z ulicy Herbowej. Z Herbowej, tak. Z tej właśnie Herbowej. Gdzie, no, gdzie nie tylko w Piaskownicy się bawiliśmy, my tam dorastaliśmy. I któregoś pięknego dnia spotkałem Artura. Mówię, Artur, a może by tak spróbować w Jantarze coś opublikować? On mówi, przyślij mi, zobaczymy. Wysłałem mu kilka wierszy, wybrał dwa. Jeden z nich Arturowi, jak się okazało, po latach, po wielu, wielu latach, szczególnie utknął w pamięci, bo chcę go dołączyć do antologii poezji miłosnej, lirycznej, która się ma niedługo ukazać. Będzie to właśnie piórem Artura skreślone. Pozbierał szczecińskich poetów, którzy pisali liryki, mniej lub bardziej udane, i wśród nich także mój. 79 listopad, pamiętam jak dzisiaj, mój debiut. Ale to dobrze świadczy, bo Artur nawet po znajomości nie jest człowiekiem, który weźmie po prostu tak, takie nie, rzeczy. Tak, to zastrzyk, musiał... zastrzyk na dzień dobry. Jak się okaże, że są dobre, to oczywiście pochylę się nad tym, no i pochyli się. I tak to moje dwa wiersze ujrzały światło dzienne. Było to fajne, wiesz, szpanować jako dwudziestolatek, nie? Zobacz. Jako poeta? Panienki na to leciały, chłopie. Czasy się zmieniły, teraz musi być więcej obserwujących na Instagramie. No, to jest, no właśnie. To jest taki wyznacznik. Dobra, poezję mamy z głowy. Piwo. Skąd wzięło się piwo? Piwo się wzięło stąd. I to wyjaśniam również w książce, bo mówisz o całym hobby, które temu towarzyszy. W jednym z rozdziałów właśnie piszę o tym, jak to się zaczęło. Zaczęło się od tego, że w Jeziorze Głębokie wyłowiłem butelkę z napisem Richard Jagow, Unverkaulich Stettin. I ta stara butelka, ja wiem, byłem wtedy w 7. albo 8. klasie, już nie pamiętam dokładnie, urzekła mnie do tego stopnia, że chciałem poznać jej historię, skąd to się wzięło, skąd to... Stettin, w ogóle w tamtych czasach mówienie Stettin to prawie jak zdrada ojczyzny była. Dzisiaj trochę inaczej to wygląda, dzisiaj możemy spokojnie o tym mówić i swobodnie i nie udawać, że tutaj Niemców nie było. Ale wówczas, pamiętam, usiłowałem dociec historii tego Richarda Jagowa. To było bardzo, bardzo skomplikowane, bo na przykład
Nie miałem dostępu do ksiąg adresowych, które dzisiaj no, są powszechne i każdy, kto dzisiaj czegokolwiek szuka, to zaczyna od adres buchów. Ja nie mogłem. Musiałem czekać na to bardzo, bardzo długo, aż w końcu to zostanie udostępnione i ten temat Starego Szczecina, Alte Stettin przestanie być taki niepoprawny. Czyli tak czekałeś do lat 90., tak? No mniej więcej można tak powiedzieć, do lat 90. Pomału wtedy się to wszystko otwierało. Można było pójść do archiwum, można było pójść do księżnicy i udostępniano. Zaczęto udostępniać te stare druki związane z miastem Szczecin. Do 45. A jak jesteśmy przy butelce z Głębokiego? A samo zbieractwo? Takie, nazwijmy to kolekcjonerstwo, bo to jednak ładniej, no to, ale... To jak każdy chłopak w tamtych czasach, wiesz, wyłowiłem tą butelkę i nie wyrzuciłem, co tylko potwierdza... Ona jest dalej? Tak, mam ją do dzisiaj. W tamtych czasach, no jak większość chłopaków, coś tam zbierałem. Ja jestem z innego pokolenia, ja pamiętam, pokemony ty zbierasz pewnie. Nie, ale pamiętam też, że się zbierało opakowania po papierosach. No, po McDonald's na przykład i tak dalej. Różne rzeczy chłopaki zbierały. Mnie akurat trafiło, że zbierałem jakieś dziwne, stare rzeczy. Takie które w tamtych czasach w Szczecinie można było jeszcze je znaleźć i były w miarę dostępne. Można było dosłownie, i to mówię, autentycznie butem kopnąć gdzieś tam ziemię na śmietniku, tylko trzeba było wiedzieć, gdzie były te śmietniki i coś ci wyskakiwało z napisem Stettin. A to kolekcjonerstwo jest takie, że szukasz pewnych elementów, nie wiem, na eBayu pewnie, bo to niemieckie, czy te niemieckie rzeczy pewnie łatwiej to, gdzieś tam to, znaleźć. To zależy. Jeśli idziesz na skróty, to tak, no to szukasz na eBayu. Nie? Ale jak kręci ciebie sam fakt szukania czegokolwiek, kopania w ziemi, to idziesz z łopatką i kopiesz gdzieś tam po starych wysypiskach śmieci najczęściej, po starych okopach, po jakichś fortyfikacjach, no bo tam było wojsko, które też piło piwo, załóżmy. To mówi o wielu rzeczach, tam się szuka wielu rzeczy. Nie, bo żołnierz coś tam zawsze zgubił. Niekoniecznie butelkę po piwie, która była trudna do zgubienia, prędzej ją po prostu wyrzucił. Ale to też można ją znaleźć dzięki temu. Bo nie ten. No a jakieś perełki, które znalazłeś w takich wyprawach? Trudno powiedzieć. Znaczy, no, to inaczej, wybierz takie, żeby urząd skarbowy się nie dopierdzielił, no ale... No. Ale to urząd skarbowy nie ma do czego. Nie ma do czego. To dla mnie to jest cenne. Każdy inny, kiedyś pokazywałem, pamiętam, takiej znajomej żeton z browaru, za którym można było kupić jedną, drugą litra piwa, czyli 0,5 i pokazała mi to i mówię, zobacz, co mam, to jest perła. A on mówi, co ty, przecież ja bym za to złamanego grosza nie dał. Tak to wygląda, nie? Dla mnie jest to bezcenne, a dla kogoś kompletnie no, kawałek metalu i nic więcej, nie? Tak to mniej więcej się przedstawia. Ale są rzeczy, które są rzeczywiście cenne i za które kolekcjonerzy są gotowi zapłacić całkiem niezłe pieniądze. No dobra, to w ten sposób. A jakaś taka najdroższa rzecz? Tak, no, w twojej kolekcji. No to ludzie lubią słuchać o takich rzeczach. Teraz możesz się pochwalić. To jest ten moment. Najdroższa, ale ze względu na to, że bardzo rzadka, to byłby, bo to on. To jest szyld. Szyld z browaru Borisz, to jest dzisiejszy Bosman. I ten szyld jest bardzo dużych rozmiarów, no mniej więcej dotąd sięga, od podłogi dotąd. Ponad metr. No tak, ponad metr, szeroki, mniej więcej taki szeroki. Wisi u mnie w domu, w przedpokoju. I ze względu na swoją rzadkość nie słyszałem, żeby ktoś miał jeszcze taki szyld. No, nie wszyscy się chwalą, może gdzieś tam ktoś ma, nie jest to wykluczone. I co? I ze względu, w ten sposób trzeba na to patrzeć. Jak rzadkie, to na pewno drogie. I tak było właśnie z tym szyldem, który zresztą
przyjechał do mnie z Warszawy. Przywiozłem go samochodem Cinquecento. To dobrze, że się zmieścił. A na ile ten można go wycenić? Pojęcia tak? Nie mam. Ja myślę, że no to... Tak szacunkowo, tak, nie? Szacunkowo nie. Między 2 a 3 tysiące. Tak mniej więcej. A tego kupiłeś za ile? Czy ja go dostałem za darmo. Dostałem go za darmo. Ktoś złomował. Nie. No to kolejna historia, w którą mnie wciągasz i będę musiał opowiadać. Trudno, jakoś przebolejemy. Śmiał. Jest bardzo znany w tym środowisku kolekcjoner polski Sławek Jędrzejewski. Mieszka w Warszawie. Być może będzie to oglądał. A jak nie, to mu na pewno polecę to. I już jak padł, to musi. Tak, musi. Sławek Jędrzejewski jest autorem książek o browarach pochodzących z Kresów. To jest taka bardzo wąska specjalizacja. I tutaj, tu jest rynek niesamowity, bo te zbiory, jakie na przykład ma Sławek i jeszcze jeden kolega, Krzysiek Wiktor z Krakowa, z którym się będę niedługo, z oboma będę się widział niedługo w piątek w Krakowie. I to są bardzo rzadkie artefakty, bo one zostały tam, po tamtej stronie granicy. I trudno jest je ściągać do Polski. No niektóre gdzieś tam jeszcze były, zwłaszcza w Galicji, nie? W tych terenach dzisiejszej Małopolski i bardziej w stronę granicy z Ukrainą. I kiedyś dostałem to Sławka. Sławek kupił to, tak jak mówił, kupił to na, nie na eBayu, tylko na polskim Allegro. Myśląc, że to jest ten tak zwany mały szyld. To jest najbardziej popularny, prawie każdy go ma. I ten, myślę, że kupuje właśnie ten mały szyld. I jak do niego przyszedł ten duży, to był bardzo zaskoczony, bardzo zdziwiony. I kiedyś, nie wiem, z 15 lat temu byłem u Sławka, zaprosił mnie do siebie, siedzieliśmy tam u niego, oglądałem tą jego kolekcję, rozmawialiśmy, robiłem zdjęcia. I Sławek mówi, wiesz co, przypomniałam się, ja tu mam za łóżkiem, za tapczanem coś dla ciebie. I faktycznie sięgnął gdzieś tam za tapczan, wyciągnął, mówi, masz. I w ten sposób stałem się właścicielem szyldu Borisza, którego no, sporo osób mi zazdrości. Warto rozmawiać. No, to taka solidarność po prostu kolekcjonerska. Mówi, mi to niepotrzebne, mnie interesują kresy. Będziesz miał kiedyś coś z kresów, no to się tam odwdzięczysz. Nie miałem możliwości, ale chętnie zawsze ze Sławkiem się spotkam, pijemy piwo i pogadamy. Sławek, tak a propos, Sławek napisał przefantastyczną książkę, to polecam, miłośnikom kresów i piwowarstwa i piwa szczególnie, o browarach właśnie tam na Kresach. Tytuł tego, co pamiętam, tej fantastycznej książki to Piwo to rzecz dobra czy znamienna, coś takiego było. No i jakże ten. Jakże prawdziwy tytuł. Tak, to jest slogan z reklamy. Piwo to rzecz niezbędna bodajże, tak brzmiał ten slogan reklamowy któregoś z browarów kresowych, bodajże z Lwowa. To wydanie, o którym mówimy teraz, Piwa w Szczecinie, jest powiedzmy drugą edycją. Tak to możemy nazwać? Znaczy, że wcześniej już siadałeś do tego tematu? Można, aczkolwiek. Jakieś 20 lat temu. No nie powiem właśnie drugim wydaniem, czy wznowieniem. Nie. Druga edycja. No dlatego właśnie... Nie jest ani to drugie wydanie, ani pierwsze poprawione, ani nic. To jest kontynuacja po prostu czegoś, co zacząłem 20 lat temu. Popełniłem w serii zeszyty szczecińskie. Po raz pierwszy taką... No, zeszyty szczecińskie. Znane chyba wszystkim, którzy się interesują Szczecinem. To jest taka seria popularno-naukowa, gdzie no, pojemność tego jest narzucona przez wydawcę, taka, a nie inna. To nie są jakieś... nie jest to miejsce do rozwodzenia się. I wtedy wydawcą tej serii, tak a propos, jest Grzesiek Czarnecki. I pamiętam, jak skontaktowałem się z Grześkiem po raz pierwszy, to był bardzo zaskoczony takim tematem. Grzesiek tak trochę miał długie zęby, no bo piwo, okazało się, że książka się rozeszła na pniu i była najlepiej sprzedawaną książką chyba po Junaku. Junak
Junak był jako pierwszy świetnie się sprzedający i potem... Nie łączcie motorów i piwa, nie? Zazwyczaj. Nie. No, tak, i tam zresztą napisałem, że to nie jest rzecz zamknięta i że czekam, liczę na to, że ktoś się odezwie, że odezwą się inni ludzie, którzy mają podobną, mówiąc dzisiejszym językiem, zajawkę na punkcie starych artefaktów związanych z piwem. I tak się stało. Zaczęli się ludzie poznawać, spotykać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No bo właśnie zadałem to pytanie, żeby o to zapytać, nie? To czy jak wyglądało to później, nie? To czy, że znaleźli się ludzie, których ten temat wciągnął, pociągnął i którzy też się zaczęli tym interesować. Nie? I tak to w skrócie. To, co mi się podobało we wstępie, to poza tym, że właśnie się zgłosili ci, co się zgłosili, z którymi gdzieś tam wymieniałeś, to napisałeś niepodziękowania również. Tak. I o niepodziękowaniach trochę. Niepodziękowania były w stronę tych ludzi, do których się zwracałem z prośbą o udostępnienie w ramach książki zdjęć, artefaktów. Sam chciałem je robić lub też były gotowce. Nie, to ci ludzie to... Z powodów, które nie będę wnikał, bo nie będę tego analizował, dlaczego, nie odpowiedzieli na mój odzew, o, tak bym to delikatnie określił. I dlatego były niepodziękowania, bo mam, a nie dam, pies ogrodnika jestem. I dużo takich osób było? I są ciekawe te artefakty, które ten? Tak. Ciekawe, bo jednostkowe, nie? To nie jest tak, że ja mam na przykład całą kolekcję, a ktoś inny... Kolejną całą. Nie, tak nie jest, bo to jest wszystko rozdrobnione. No, nie sposób mieć wszystkiego. No, naprawdę nie sposób. No to pewnie nawet jakby muzeum się wzięło za taką kolekcję, to i tak nie byłoby w stanie wszystkiego zdobyć. Nie, więc to nie jest taki... Zresztą taki... muzeum jest na coś innego nastawione. Tak, kolekcjonerzy mają... Też innymi ścieżkami chodzą. Nie? Co innego ich interesuje. Aczkolwiek Muzeum Piwowarstwa w Szczecinie brzmi atrakcyjnie. Bardzo atrakcyjnie. Nawet kiedyś o tym niejednokrotnie myślałem, ale pytanie pierwsze, gdzie? Nie jest to proste znaleźć takie miejsce. Drugie za co? No właśnie, pieniądze, bo to jest bardzo ważne. Pewnie na terenie starej rzeźni byłoby fajne miejsce, tam można by było to zrobić, z tym, że tam są ruiny. I Muzeum Piwowarstwa to tak nie do końca tylko i wyłącznie Muzeum Piwowarstwa, ale poświęcone rzemiosło. To by akurat było bardzo, bardzo spójne, nie? Pokazać rzemiosło przedwojenne szczecińskie. Jaki był koncept tej książki? W tym sensie, co chciałeś ująć? I zacznijmy od tego, że w zasadzie właśnie od nadania praw miejskich Szczecinowi pokazuje, że ci rzemieślnicy piwowarstwa byli. Koncept był generalnie taki. Chciałem zrobić książkę taka, która mi osobiście by się podobała. Nie w sensie, że ładna rzecz, tylko i graficznie, i tematycznie. Jako kolekcjoner też wiem, czego ludzie szukają. Stąd jest taka nieistotna z punktu widzenia czytelnika, aczkolwiek myślę, że też bardzo interesująca. Są to skany ze szczecińskich adresbuchów. Jest ich trochę, jest ich sporo. Podzieliłem je na browary, hurtowników, wytwórców, rozlewników piwa, bo tego kolekcjonerzy też szukają, gdzie kto co produkował. I to wszystko tutaj jest. Są też anegdoty związane z browarnictwem, z piwowarstwem w ogóle. A tak jak mówiłeś, ten początek jest związany z nadaniem praw miejskich Szczecinowi, czyli XIII wiek. No i wtedy się wszystko zaczęło. To nadano po prostu pewne normy piwowarstwu, bo w grę wchodzą podatki. Tak, tam bardzo restrykcyjnie to jest pokazane. Jakby. Pamiętajmy, że ten teren, no to były Niemcy. Jeszcze nie były Prusy, bo one nadeszły daleko, daleko później, ale to już były takie rządzone przez książąt, którzy no, czerpali z tego zyski po prostu. Największe zyski czerpał Kościół w tamtych czasach i dwór. Tak było za... Niewiele się zmieniło. No, przepraszam. Niewiele.
Ale w tamtych czasach było to takie bardzo, bardzo widoczne. Kościół i dwór. I ciągnęło się to przez lata, długie, długie lata, aż do mniej więcej do czasów pruskich, czyli Fryderyka Wielkiego. On zresztą miał olbrzymie zasługi dla piwowarstwa. Sam był piwowarem, potrafił robić piwo i uwolnił zawód piwowara. Uwolnił to znaczy, nie trzeba już było się wkupywać, odczekiwać, tylko można było samodzielnie założyć sobie browar, który w naszym dzisiejszym pojęciu jest czymś innym niż wtedy. Wtedy browar był bardziej pozwoleniem na ważenie piwa i można je było na przykład w mieszkaniu mogłeś to robić i tam był browar, ale to oczywiście w naszym pojęciu nie jest browar, nie? To jest takie o historie małe, skomplikowane. I są też różnego rodzaju tutaj przywołane dane historyczne, takie ścisłe, dzięki dwóm Niemcom, Martinowi Wehrmannowi i panu Formazinowi, który opracował, który pisał pracę doktorską na Fakultecie Filozoficznym w Greifswaldzie i on zrobił, no taka biblia w tym środowisku, opisał piwowarstwo na terenie Pomorza. Walter Formazin się nazywał. I to nie wyszło po polsku? Nie, nie wyszło, ale dałem do tłumaczenia przez tłumaczy zawodowych rozdział poświęcony Szczecinowi. I ten rozdział jest tutaj całkowicie przytoczony. Z pewnymi skrótami oczywiście, no bo nie, tam były takie upiększenia po prostu, które stosował Walter Formazin i językowe upiększenia i takie no niepotrzebne rzeczy. Ja to wyczyściłem, dostosowałem do dzisiejszych norm językowych i jest. To uwolnienie, o którym wspomniałeś, było pozytywne dla tego rynku? Bardzo pozytywne. Bo dziś jak się mówi o uwolnieniu zawodu, to raczej wskazuje się na to, że spada jakość. A jakby przy piwie nie chcemy, żeby jakość spadała, nie? No, Niemcy mieli, to tak nie było. To nie było związane na pewno ze spadkiem jakości, ale było związane bardziej z możliwością ważenia, bo sam fakt uwolnienia piwa nie znaczy, że wszędzie można go było robić, ponieważ były bardzo ściśle przestrzegane normy przeciwpożarowe. Dom musiał być sprawdzony pod względem bezpieczeństwa przeciwpożarowego. I nie każdy się do tego nadawał. Musiał być przede wszystkim murowany. Nie każdego było na to stać. Nie? A w tamtych czasach większość domów była drewniana. I o pożar nie było trudno. Nie? Ale uwolnienie generalnie miało dobry wpływ na sam fakt rozwinięcia się browarnictwa, tak w skrócie bym to powiedział. Czy w tym okresie, który opisujesz, mieliśmy jakieś perełki znane na całe Niemcy na przykład? Było to piwo Weissbier. Była to tylko i wyłącznie szczecińska receptura, która zresztą zaginęła. Nie można jej otworzyć. Były takie próby, no podejmowano je nawet teraz, współcześnie przez piwowarów tutaj szczecińskich, ale trudno mi mówić, czy to było dokładnie to samo, czy nie. Raczej nie, no bo od tamtej pory, czyli od momentu zaginięcia ostatnich produkcji, ściślej mówiąc, tego piwa, no minęło trochę lat, ponad 100, bo to w XIX wieku jeszcze było to piwo ważone. I od tamtej pory na przykład zmieniła się jakość wody. Technologia się zmieniła. To jest zupełnie inna historia. To ma olbrzymi, kolosalny wpływ na smak piwa, na jakość piwa. To tylko tak dygresyjnie z tych kolekcjonerskich rzeczy. Da się trafić jakieś takie stare piwa jeszcze zakapslowane? To czy oczywiście pewnie się nie da tego wypić, nie? Ale... Absolutnie nie polecam. Chyba, że ktoś przeczyszczenia potrzebuje, nie? Zdarzały się, słyszałem raz nawet miałem taką butelkę w ręku, gdzie tam pół butelki piwa było w środku. Tak zakładam, że piwo, bo może było coś innego. Ale nie polecałbym. Tak, piwo ówczesne miało krótką trwałość, parę dni i cześć, i trzeba było je szybko wypić, nie?
nie było, bo dzisiejsze piwa są, tak jak mówię, no technologia ma główny wpływ na to. Zanieczyszczenia, jakie tam były w środku, były inaczej po prostu robione technologicznie. No i jakość produktów też. No to, są chyba kluczowe rzeczy, tym bardziej, że piwo czasem tych składników nie ma wiele, tylko właśnie... właśnie chodzi o prostotę. A jak wyglądała mapa Szczecina? Piwnego. Tak. Piwny Szczecin. No. Ładny na spacer jakiś po mieście. A już swojego czasu zrobiłem taki spacer po Położanach z Mirkiem Wacewiczem, znanym jako legendziarz. I z legendziarzem się przeszliśmy od browaru Bosman aż tutaj do Starej Komendy. I pokazywałem po drodze miejsca, gdzie piwo było ważone. A jeszcze Sabina Wacławczyk, przewodniczka szczecińska. Ona też z nami szła i pokazywała na przykład starą reklamę piwa, ale współczesną z lat 90. Taka perełka koło dworca jest zaraz. I Mirek opowiada jakieś tam legendy związane z chmielem, z piwowarstwem, z czarownicami, bo czarownice i piwo to też osobna historia. A ja mówiłem o browarach na trasie. Spytałeś właśnie o tą mapę piwną. No to na pewno Pomorzan trzeba zacząć. To był taki najpoważniejszy... gracz na rynku, jak to dzisiaj wypowiedzieć. Dzielnica Pomorzany, Pomersdorf wówczas. Tam było największe skupisko browarów. Tu, gdzie jesteśmy, to jest tak zwany Górny Wik. Jesteśmy na Górnym Wiku. I Górny Wik i Pomersdorf to były właśnie miejsca, gdzie było najwięcej browarów, gdzie to się rozwijało. Tak jak mówiłem wcześniej, do produkcji piwa jest potrzebna woda. Czyli woda tutaj w tym rejonie na pewno jest na tyle dobra, miękka, musi być miękka, nie może być twarda, czyli wzbogacona o te liczne pierwiastki chemiczne. Nie może tego być za dużo. No i co? Znaleziono tu na Pomorzanach. Taką wodę i jakbyśmy zaczęli wędrówkę od browaru Bosman, wówczas Borisz, to obok, po drugiej stronie ulicy, tam gdzie jest nowe osiedle, był browar Bergschloss. Idziemy w tą stronę, mijamy browar Lefebvre, kawałek dalej, tu gdzie jest mniej więcej dworzec PKS-u, był browar, był też browar, ale on chyba był, nie miał nazwy. Mówiono na niego Mała Brauerei, bo się mieści przy ulicy Małe Strasse. Czyli tak browar muru, tak można by było dosłownie przetłumaczyć. Gdzie jeszcze w tym rejonie? No, liczne składy piwne, tego było całe zatrzęsienie. Musimy sobie uświadomić, jak wyglądał wtedy Szczecin. To była twierdza zamknięta murami miasta, które jeszcze przecież w XX wieku były, na początku XX wieku. I na tak małej powierzchni zgromadzić aż tyle tego rodzaju przedsiębiorstw, to była wielka sztuka. Ale idziemy sobie w stronę, doszliśmy tutaj do Górnego Wiku i następne miejsce to Niebuszewo. Tam na Niebuszewie to taka szczecińskie zagłębie piwne. Tam był browar na browarze. Praktycznie, bo zdarzało się, że cztery były w odległości 1 kilometra od siebie. Także świadczyło to o tym, że ta woda też tam musiała być bardzo dobrej jakości. No, to jesteśmy Pomorzany, Niebuszewo. Idźmy dalej w stronę północnego Szczecina. Tam już było ich niewiele, ale były. Mniej więcej tam, jak jest dzisiaj sklep Lidla, na Stołczynie, po lewej stronie, jak jedziemy na Stołczyn, ten główny, przy ulicy Stołczyńskiej, to tam mniej więcej w tym rejonie był browar, który został zniszczony podczas II wojny, zbombardowany. I to tak w skrócie tyle. Na pogodnie nie było żadnego browaru. Niedobra woda. Przynajmniej kiedyś, jak o tym opowiadałem ludziom, to mówili, o, przynajmniej jedna rzecz, która na pogodnie jest zła. Tak, bo oni nie robili, tylko pili, czy płacili za ten. Ale natomiast na pogodnie mieszkali posiadacze tych browarów. Wśród nich Józef Nicze. I to była kolejna ciekawa historia związana z Józefem Nicze. Zaraz tylko znajdę. A w zasadzie z rodziną nawet Józefa Nicze. Tutaj opisuje różnego rodzaju
anegdoty, takie perełki. Też wrócimy się 20 lat wcześniej, jak wydałem tę pierwszą książkę poświęconą browarom z serii Zeszyty Szczecińskie, to kilka lat później, to było jeszcze w epoce Skype'a, komunikatora, musisz mogło nie pamiętać, był taki komunikator Skype i któregoś pięknego dnia, to było gdzieś tak około pierwszej w nocy, zagadała do mnie pani, która dzwoniła z USA, Annelise miała na imię i zaczęliśmy rozmawiać. Okazało się, że ona jest potomkinią szczecińskiego piwowara Józefa Nicze, który pracował w browarze Elysium na Niebuszewie. Był nawet w Radzie Nadzorczej. I zaczęliśmy rozmawiać od słowa do słowa. Spytałem, czy ma może jakieś pamiątki związane z rodziną, a konkretnie nawet z Józefem Nicze. Tak, okazało się, że ma. I to jest, mówiłem o pogodnie, to jest dom, w którym mieszka rodzina Nicze. Ten dom istnieje do dzisiaj. Wygląda trochę inaczej, bo jest przebudowany głównie zewnętrznie. Dom istnieje do dzisiaj. Co dalej? To jest Annelise, która przyjechała do Szczecina tutaj. Spotkaliśmy się w tym miejscu, które jest poświęcone mieszkańcom Szczecina. I to jest grób rodzinny. Przesłała mi też właśnie takie zdjęcie, na którym jest... Jak to się nazywa? Jak to się po polsku nazywa? Musisz dać mi jakiś ten. Grób rodzinny? Grób rodzinny po prostu. Grobowiec. O, widzisz, wyleciałem to słowo. To jest grobowiec rodzinny, rodzinny Nicze. I przesłała mi to zdjęcie. Tutaj jest, widać, Józef Nicze, ten jej pradziadek, jak się okazało. Przesłała mi to zdjęcie i napisałem wówczas w kurierze o tym i po pewnym czasie zgłosiła się do mnie szefowa Wydziału Usług Cmentarnych przy ZUK-u, pani Maria Michalak, i pytała, czy mógłbym udostępnić to zdjęcie. Udostępniłem i na podstawie tego zdjęcia zrobiono renowację, konserwację, odtworzono. Tak wyglądało przed zniszczeniem. Tak wyglądał ten grobowiec rodzinny. Tutaj w trakcie renowacji i tu już po. I stoi do dzisiaj, można tu koło tego charakterystycznego kamienia jest ten grobowiec rodzinny. Można tam pójść i zobaczyć. To z kolei Marek Łuczak, znany Państwu na pewno. Przy domu grabarza znalazł takie płyty związane z rodziną Lefebvre. To byli znani gorzelnicy i browarnicy szczecińscy. Czyli w centrum miasta stosunkowo niedawno. Tak. Bardzo niedawno nawet. Co jeszcze? Pytaj. To teraz trudniejsze pytanie, bym powiedział. Czy w kontekście tej produkcji piwa w Szczecinie, czy jak to nazwiemy w tym kontekście, w mieście Szczecin, da się coś powiedzieć o tym mieście? Właśnie, wiesz, o tych rzeczy, że byliśmy, znaczy, że Szczecin był jednym z gospodarczych takich ważnych miast, potęg, tak, niemieckich jeszcze przed wojną, po jakieś inne rzeczy, nie? Czy jakoś to piwowarstwo może być historią Szczecina, znaczy pokazywać jakąś historię Szczecina. Na pewno, taką na pewno. Dziejową, to jest, ale to jest dlatego mówiłem, że to trudne pytanie. To jest jeden z elementów historii miasta. Jest ich cała masa, bo głównie przecież przemysł. Stocznia Wulkan. Zresztą koło stoczni Wulkan był browar o nazwie Wulkan, bo tam wszystko się nazywało Wulkan w tym rejonie, nawet apteka. Tam w rejonie Drudzkiego, Lubeckiego były te wszystkie wulkany. Szczecin przede wszystkim był miastem przemysłowym, nie? I to trzeba o tym pamiętać, nastawionym na produkcję, na stocznie głównie. Nie? Nawet się rozwijał w stronę północnego Szczecina ze względu na robotników, którzy obsługiwali, którzy pracowali w stoczni, którzy tu przyjeżdżali.
Natomiast czy był potęgą piwną? Raczej nie, bo w tym czasie w Niemczech było to normalne i popularne. Powstawały browary jak Niemcy długie i szerokie. Szczecin wcale nie był wyjątkowy. Bardziej wyjątkowy pod tym względem byłby Wrocław, gdzie o ile tak na przestrzeni wieków w Szczecinie tych browarów było, ja wiem, około 80, ale na przestrzeni wieków. To w Niemczech, to we Wrocławiu na przestrzeni około 100 lat było tych browarów ze 200 na przestrzeni 100 lat, czyli bardzo, bardzo dużo. Nie byliśmy potęgą, aczkolwiek dzięki Ferdynandowi Rickfortowi byliśmy na pewno modelowym przykładem drapieżnego kapitalizmu. Zawsze coś, no. W dzisiejszych czasach to w ogóle. Można się od niego było uczyć. On był, wiódł prym na tym rynku spożywczym, napojów głównie, bo sam browar to nie tylko piwo, ale też i napoje różnego rodzaju. I Rudolf Rickfort, on skupiał w swoich rękach różnego rodzaju, wykupywał browary po prostu. Szczególnie było to widoczne po kryzysie I wojny światowej. Browary po prostu padały, zresztą nie tylko browary, ale i przedsiębiorstwa padały i on wyczuł koniunkturę, wyczuł rynek, zaczął je skupywać. Zamykał je z czasem, żeby nie było konkurencji, bo otwierał tam składy piwne. No. Także to jest typowe działanie dla współczesności, bym rzekł. Bardzo typowe. Takich przykładów w Polsce współczesnej jest na pewno. Co jeszcze a propos przykładu dla Szczecina i Szczecinian? No, nic mi w tej chwili nie przychodzi innego do głowy. Nie? Spoko, państwo muszą doczytać książkę. Tak, najlepiej przeczytać. Tam można znaleźć sobie takie różnego rodzaju perełki. Na pewno każdy je znajdzie, kto interesuje się historią Szczecina. Kto go odkrywa na innym poziomie. To jest na poziomie piwnym. Tak, ale to też pokazuje właśnie pewne mechanizmy, które są szersze niż tylko piwo właśnie. Więc to zdecydowanie tak. Ale to weźmy trochę coś, czego w książce nie ma. Czyli piwo w Szczecinie po roku 1945. No, nie prędko, bo dopiero w 1947 roku ruszyła produkcja piwa w browarze Bosman, który wówczas podlegał pod PPF, czyli Polski Państwowy Przemysł Fermentacyjny, tak zwany PPF. No. Pierwsze etykiety zresztą z tamtych czasów były oznaczone PPF i one są tak nazywane z epoki PPF-ów. 1947 rok, pierwsze piwa i podlegaliśmy wtedy pod centralę w Bydgoszczy. Nie mieliśmy tutaj na miejscu, tylko w Bydgoszczy. Z czasem to zaczęło, no bo to były ziemie odzyskane. Jeszcze nie było pomysłu na te ziemie odzyskane, jak to wszystko technicznie ująć, zagospodarować w sposób formalny. No i wtedy był pierwszy browar. Z tego, co udało mi się ustalić po rozmowach ze starszymi mieszkańcami, pierwszymi mieszkańcami miasta, to browar Elysium był ten na Niebuszewie, tam w okolicy ulicy Kadłubka. Tam został rozgrabiony przez Rosjan i wywieziony po prostu sprzęty z browaru Elysium. Tutaj udało się ocalić browar, dawny browar Boryś, a dzisiaj Bosman. No to tak w skrócie ta historia powojenna, ale w tamtym czasie istniały też rozlewnie piwa. Między innymi rozlewnia Ocean. Taka piękna. Kiedyś to były nazwy, nie? Tak. No, rozlewnia była też na Bolesława Śmiałego. Słynna rozlewnia do 1945 roku Petera Kleina. Po 1945 Borowina, słynna szczecińska Borowina. Zresztą nazwa Peter Klein też nie jest, to też jest kolejna anegdota, bo nie było kogoś takiego jak Peter Klein. To była tylko nazwa. Na polskim tłumacząc to Mały Piotruś. W Szczecinie, ja jeszcze nie pamiętam, były bardzo popularne tak zwane budki pana Kleina. Tam można było piwa się napić.
usiąść sobie, no po prostu posiedzieć, napić się piwa i iść dalej i kupić jakieś napoje. I żeby było jeszcze ciekawiej, to ten Peter Klein zarejestrował firmę w Düsseldorfie i po kilku latach dopiero w Szczecinie. No, taka kolejna anegdota. To na koniec, współczesność. W tym sensie, jak dziś wyglądamy? Piwnie? Z tym, piwnie. No dzisiaj są aż cztery browary restauracyjne. W jednym z nich jesteśmy tutaj dzisiaj, w Starej Komendzie. To był zresztą pierwszy browar restauracyjny, jaki powstał w Szczecinie. Po nim kolejny, to zresztą niedaleko przy ulicy Partyzantów. Następny był Wyszak i następny kawałek dalej od Wyszaka pod Zamkiem. Jeśli spytasz o mój ulubiony, no to mogę ci śmiało odpowiedzieć i od razu, bez wahania. Co nie znaczy, że pozostałych nie polecam, nie? Nie, znaczy próbujcie wszystkich, ale kończcie w Starej Komendzie. O, tak można to ująć w skrócie. Ale nie powiem, bo u Wyszaka są też fajne piwa, tam piwowarzy no potrafią zaskoczyć naprawdę niezłymi piwami. Spoko. A same browary, to czy nie restauracyjne? No to został tylko Borisz, czyli Bosman dzisiejszy. A to jest potęga, to jest bardzo duży browar, który wchodzi w skład koncernu Carlsberg, duńskiego koncernu Carlsberg. No był król Danii ostatnio u nas. Dziwię się, że nie poszedł do browaru. No. Naprawdę jestem zaskoczony. Ale to jest zawsze jakaś reklama. Na koniec, zazwyczaj zadaję pytanie, nad czym teraz pracujesz, więc załóżmy, że je zadaję, ale przy okazji jeszcze tej książki, czy są jeszcze jakieś takie luki, które widzisz i masz nadzieję, że za parę lat uda się jeszcze coś uzupełnić do, poza tymi fotografiami, których ludziom, którym nie dziękujemy, nie dadzą, nie? Ja wiem. Nie musisz mówić, że to jest dzieło wybitne. Wystarczy powiedzieć, że nie widzisz tych. Na pewno jest dobre. Na pewno jest dobre. To nie dlatego, że ja jestem autorem, ale no, obiektywnie rzecz biorąc. Tak jak mówię, chciałem zrobić coś, co samemu by mi sprawiało nie tylko satysfakcję z faktu zrobienia, ale też gdzie mógłbym znaleźć całą masę takich różnych fajnych informacji. I to na pewno tutaj jest. No niewiele można do tego wszystkiego dodać. Naprawdę niewiele. Jeśli już, to tylko... No to dobrze świadczy o tej publikacji. No, jeśli już, to tylko i wyłącznie jakieś anegdoty. Może ktoś gdzieś tam zdarza się, że mieszkali tutaj przecież ludzie po 45, którzy wcześniej byli w Szczecinie. Ich no, zapewne już nie żyją, ale są ich potomkowie, którzy być może słyszeli jakieś anegdoty, bo gdzieś ktoś pracował w browarze, wtedy u Borisza, gdzieś tam ktoś pracował w rozlewni piwa, między innymi u Petera Kleina, na dzisiejszej Bolesława Śmiałego. To tak wygląda, nie? Także no, nie będzie tego za dużo, na pewno nie będzie. Jeśli już, to tylko i wyłącznie jakieś artefakty, gdzieś tam wypłyną kolejne perełeczki, nad którymi się kolekcjonerzy będą rozwodzić latami, skąd to jest i o co chodzi. To co ty będziesz pisał, skoro już tu wiele nie uzupełnimy? Mam pewien pomysł, ale to zupełnie z innej, znaczy podobny. Podobny w klimacie, bo Szczecin, w Kurierze prowadzę taką rubrykę, może nawet nie rubrykę, ale taki cykl stały pod tytułem Jak się zmieniał Szczecin. To jest zrobione na bazie zdjęć, które przynoszą czytelnicy i ja to opisuję. I taki mam pomysł na razie, żeby właśnie na bazie tego coś zrobić. Piwo to nie tylko ten mój... To nie tylko jedyne moje zainteresowanie. Ale... Dlatego zacząłem od poezji. W ogóle. No i myślę nad tym na teraz. Nie? Być może jeszcze w tym roku się to ukaże, nie wiem.
No, będziemy trzymać za słowo. O, ewentualnie to, początek przyszłego zaakceptujemy. To ale tak, tak, tak. Obejrzy to trochę ludzi, zdajesz sobie sprawę, nie? Jakby Wojtek to tak zrobi, że będzie nas dużo oglądało. Dziękuję Ci, Krzyśku. Życzę co? Dobrych browarów pitych w Szczecinie? Chciałem powiedzieć, to napijmy się na koniec. Ale no, mówiłem właśnie, nie? Że nie ten. Dobrych browarów i znajdowania ciekawych artefaktów. No dalej, dzięki, nie? Dzięki. Dzięki serdeczne i dzięki Wam.